10 studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego wyruszyło ulicami Rybnika w barwnym korowodzie, rozpoczynając w ten sposób juwenalia. Studenci jednak nie tylko obchodzili swoje coroczne święto, ale też hucznie uczcili dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to jedna, a juwenalia to dla nas zawsze tradycja i wielka impreza, i wielkie wydarzenie, szczęście, i cieszymy się, że znowu możemy to zorganizować. W tym roku korowód jest liczny. To moim zdaniem zasługa bardzo duża nie tylko studentów, ale koordynatorki do spraw właśnie korowodu. Plan był stricte europejski. Każdy przebrany, może nie każdy, ale staraliśmy się przebrać w stylu krajów Unii Europejskiej. Coś, co się kojarzy z Unią Europejską. Ja na przykład z Wielką Brytanią, Bawaria, piwko, tam szła koleżanka z pustym kufelkiem. Autobus angielski, rudy jako nasz polski rudy. Nasz małyż jechał na przyczepce, to znaczy na skoczni, przepraszam. Ważne jest to, według nas, że 4 partnerzy są z Polski i reprezentujemy Polskę. To jest dla nas najważniejsze. Na budowę poświęciliśmy jedno auto, parę kartonów i 4 puszki sprayu. Poskleciliśmy wszystko, pomalowaliśmy, posklejaliśmy taśmą, no i wyszło jak wyszło. Myślimy, że dość zdatnie. Jest Janek, jest Guslik, jest Szarik, który się ukrywa w środku. A resztę ekipy nie zdążyliśmy zebrać. Ja jestem operatorem, obok mnie tutaj siedzi Szarik. Wiernie pilnuje. A u góry jest załoga strzelecka, będą strzelać odłamkowym. A czy odłamkowym tu będzie? No nie ma go jeszcze, ale może dojdzie. Niemcy, Bawaria, wiadomo, z piwkiem. Nie będę go pić, ale jako atrybut zawsze się przyda. Dlaczego na Niemcy? Ponieważ bardzo lubię Niemcy, rozmawiam po niemiecku bardziej niż po angielsku i stwierdziłam, że skoro tak jest, to wolę za Niemcy niż za inny kraj. Jak co roku, korowód dotarł do Urzędu Miasta w Rybniku, gdzie studenci, aby tradycji stało się zadość, odebrali klucze do miasta. Bardzo proszę, wyszedł za ławę, wszystkiego dobrego, zostawcie miasto w całości, tak żeby w poniedziałek, jak włosy do pracy, to coś z tego miasta jeszcze zostało. Widać studentów na każdym miejscu, wiele tych imprez, które są organizowane, studenci się do tego włączają, sami organizują chociażby dzisiejsze juwenalia, no i przyszli po pełni władzy, odebrali klucz z miasta, ale to jest wielka tradycja, tradycja w naszym kraju to święta rzecz oczywiście. Oddałem, ale z bólem serca oddałem te klucze, ale to tylko na pewien okres czasu. Myślę, że te klucze do mnie wrócą w poniedziałek. Mamy studentów w Rybniku, bardzo się z tego cieszymy. To jest trudne czasy, one są związane przede wszystkim z demografią, ale mamy deklarację rektorów 2 wyższych uczelni. Przyszłość kampusu jest niezagrożona w naszym mieście, bardzo się z tego cieszymy. Na studentów życzę miłej zabawy przez ten okres naładowania akumulatorów i przygotowania się do pewno do trudnej sesji egzaminacyjnej. Jednym z elementów tych obchodów juwenaliowych w tym roku to studenci mają konkurs organizowany pod hasłem dziesięciolecia naszego udziału w Unii Europejskiej. Będą odpowiednie pytania. Ja również przeznaczyłem nagrodę specjalną w tym konkursie. To są 2 bilety na występ zespołu 30 sekund do Marsa. To będzie nagroda specjalna od wszystkich rybniczan dla studentów.
teraz zmieniamy temat. W Rybniku nie tylko dobrze bawili się studenci, ale też ci najmłodsi. Wszystko za sprawą miasteczka Planeta Energii, które przez 2 dni gościło na dziedzińcu Urzędu Miasta. Miasteczko Planeta Energii to takie miasteczko edukacyjne, w którym uczymy dzieci, czym jest energia elektryczna, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej i jak oszczędzać energię elektryczną. I tak, miasteczko Planeta Energii składa się z 3 namiotów i energobusa. W każdym z tych namiotów przedstawiamy, opowiadamy o prądzie elektrycznym, o energii elektrycznej. Opowiadam w pierwszym namiocie, to jest namiot, który się nazywa Strefa Animacji. W strefie animacji opowiadamy o tym, przedstawiamy dzieciom poprzez zabawę, poprzez eksperymenty, jak można wytwarzać prąd elektryczny. Są 3 eksponaty, elektrownia wodna, elektrownia słoneczna i wiatrowa i opowiadamy dzieciakom o tym, o odnawialnych źródłach energii. Kolejny namiot to jest namiot kina 3D, w którym dzieci oglądają film animowany, nakręcony w technice 3D i oglądają film o energoludkach, bohaterach w ogóle całej Planety Energii. Film Planeta Energii, który puszczamy w kinie, opowiada znów o historię Planety Energii, która to planeta miała problemy z prądem. W związku z tym jest to taka bajka z morałem o tym, że trzeba należy oszczędzać energię elektryczną, należy racjonalnie korzystać z urządzeń elektrycznych, gdyż ten prąd może tego prądu kiedyś zabraknąć i trzeba o niego dbać, o jego ilość. Kolejnym namiotem jest strefa eksperymentów, w której to strefie dzieci eksperymentują. Ta strefa jest podzielona na 3 kategorie. Bezpieczeństwo, ładunek elektryczny i ekologia. I w każdym z tych stanowisk dzieci dowiadują się albo o bezpieczeństwie, czyli na przykład, że nie mogą dotykać urządzeń elektrycznych wskazanych, że muszą uważać w trakcie burzy na pioruny, że nie powinny na przykład przebywać wśród takich elektrycznych urządzeń typu transformatory, elektrownie, linie przesyłowe. Na stanowisku dotyczącym ekologii dzieci dowiadują się znów już o odnawialnych źródłach energii. Opowiadamy im poprzez zabawę, przedstawiamy im sposoby wytwarzania tej energii. Mają też taki na przykład mały taki domek, przekrój domków, w którym mogą sobie zobaczyć, ile co zużywa energii, ile to kosztuje i że warto na przykład wyłączyć telewizor albo wyłączyć piekarnik, albo na przykład lodówkę, jak się ją otwiera, to wiedzieć, co się chce wyjąć, a nie otwierać na oścież i dopiero wtedy czytać taką książkę i szukać tej rzeczy, którą by się chciało wziąć. Jeszcze mamy w tym roku nowość, to jest energobus, to jest taki 18-metrowy niskopodłogowy autobus, w którym te dzieci dowiadują się troszkę jak w muzeum. Mają taką ścieżkę dydaktyczną i uczą się od A do Z, jak powstaje prąd, że najpierw potrzebne są elektrony, które są w każdym z nas, bo wszyscy my składamy się i wszystko na świecie składamy się z atomów, a te atomy posiadają w sobie elektrony. W związku z tym najpierw się dzieci uczą o elektronach, potem o tym, co musi zaistnieć w ogóle, żeby powstał prąd, czy musi być obwód zamknięty, że musi być różnica potencjałów, a na końcu same wytwarzają ten prąd. Thank you.